Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a to i Darksberg. Czyli w sumie gierka, której, powiem wam szczerze, kompletnie nie znam. Zobaczyłem ją może jakieś dosłownie 20 minut przed tym, jak wziąłem ją z mojego Humble Bundle. To chyba poprzedni miesiąc, jeśli się nie mylę, ale mniejsza z tym z kiedy. No ale tak, zobaczyłem, spodobało się, wziąłem i oto na ślepo zaczynamy rozgrywkę, nawet nie wiem, jak to będzie do końca wyglądać. Jedyne, co wiem o gierce, to to, że w sumie jest czymś, co ludzie określają na połączenie Diablo i Left 4 Dead. Ponoć dobrze się gra, nawet bardzo dobrze, jak śmiesz swoich ludzi czy coś. Ja niestety nie mam, a przynajmniej nie wiem, więc pozwólcie, że póki co po prostu zaczniemy rozgrywkę bez większego gadania. O, widzę, że tam jest jakieś tryby, dobra, na pewno offline, bo póki co nie mam z kim grać, więc nie chcę nawet ryzykować. Są tryby trudności jakieś. Jest normalny i... A, jest normalny i innych nie ma, dobra, mniejsza z tym. Dałszym po prostu grę i zobaczmy, co my tu mamy. A, czyli można zdecydować, na ile postaci się chce grać. Powiem wam szczerze, nawet nie wiem, o co chodzi. Może zajmiemy się tym. Dobra, są jakieś postacie, ale widzę, że coś jeszcze. A, niczego chyba nie ma. Powiem szczerze, że słyszałem o czterech postaciach, tu jest jakiś piąty. Okej. Więc pozwólcie, że po prostu zaznajmy się z tym wszystkim razem z wami, póki co. A więc z tego co widzę, to jest jakaś zakonnica. Kucharz? Jest potrzebna chyba jakiś wielki garnek czy coś. Wilkołak. Jakaś kuszniczka i doktor plagi. Dobra, powiem szczerze, nawet nie wiem co i jak. Gry mówię, nie znam. Zacznę może sobie kucharzem, co prawda. Widzę, że on może zbierać jakieś grzyby, jakieś inne rzeczy dodają. Nie wiem, czy to dobry wybór dla kogoś, kto gra po raz pierwszy i jeszcze prawdopodobnie będzie mógł grać tylko z botami. Jakieś dostosowanie? Co? To są jakieś skiny nawet? Wiecie, to powiem szczerze, nawet nie ogarniam tego za bardzo, ale dobra, fajnie. Jakiś... nawet nie wiem, co to jest, jakaś kabina ciekawostek? Co? Nawet nie wiem, co to ma być, ale patrzcie, co jest tego strasznie dużo. Wow, powiem szczerze, naprawdę nie ogarniam, co się dzieje się. Ja widzę, że trzeba jakiś radium ingot zdobywać, żeby to odblokować coś. Dobra. No. Ale przejdźmy do konkretów, jako że w sumie garnek to wezmę jego. I muszę mieć jeszcze jednego chociażby dla tak zwanego AI, czy tam SI, inaczej zwanego, więc nie wiem co wziąć, powiedzmy, że dam mu wilkołaka, nie wiem jak on działa. Mogę dodać więcej w sumie, ale powiedzmy, że na razie chciałbym zobaczyć, jak to będzie działać w ogóle, więc... Nie znam niczego, biorę jednego. Zaczynamy rozgrywkę. Wow. Gra na pewno ciekawa. Chociaż nie ukrywam, prawdopodobnie będzie to jeden odcinek ze względu na to, że no ponoć jest gra dobra do co-opa czy coś, a nie mam z kim. Ale okej, jakiś port i co? The river's closed off. Guess we'll have to clear ourselves a path across town and take the ferry then. Okej. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale... Dobra, jakieś szybkie koło komunikacji, najedź na obiekt lub sojusznika i przytrzymaj alt, żeby mieć koło szybkiej komunikacji. Okej. Don't leave me. I need healing. Follow me. My heroic ability is charging. Okej, czyli nic takiego szczególnego, dobra. Nie wiem, jak to wszystko działa, idzie mi taka dziwna obramówka, mówię wam szczerze, pozwólcie, że sprawdzę, czy da się ją jakoś wyłączyć. Nie, to nie to, więc może później poszukam. No i niestety właśnie gra nie jest po polsku. Ale dobra, zanim coś dalej zrobimy czy coś, pozwólcie, że może zobaczę jeszcze, jakie w ogóle mam zdolności, bo tak widziałem jego nawet nie wiedząc. Okej, czyli szarża i po prostu podrzucenie wszystkich zainfekowanych. Tutaj mamy... rzucanie zupą. Tutaj jakieś uderzenie patelnią garnkiem. Nawet nie wiem, jak to do końca działa. I garnek zupy, która leczy. No i to ogólnie też leczy.
Dobra, powiem szczerze, nie wiem co o tym myśleć, ale niech będzie. F to open. O, okej. Okay. Tam chyba jakieś zombiaki. Okej, okay, czy to jest tak, tego typu gierka? Czy tak naprawdę tutaj po prostu... Z tego co widzę to po prostu... No serio, to może być dobre określenie, żeby nazwać to połączeniem Diablo z tym, z Left 4 Deadem. Chociaż chyba nie wiem, czego się do końca spodziewać po tym wszystkim. I już widzę, że nie umiem w to grać, ale dobra. Gierka zbawi się fajnie. Przy okazji widziałem grzyba to. Przecież ich tu nie było. To czemu nagle są? O, kolejny grzyb. Dobra, mniejsza z tym. Oni non stop chyba tu przychodzą. To jest coś na zasadzie po prostu. Ciągle są. Dobra. U, grzyb. Lubię grzyby. Właśnie zupa ich rani, czy jak? Tak, parzy ich zupa. Tak, a natomiast jeśli chodzi o moją drużynę, to trochę to, no, trochę ich podleczę i w ogóle. Wow. Nie będę ukrywał. Jak zobaczyłem opis, to spodziewałem się, że to może być ciekawa gra, ale... To zapowiada się nawet lepiej niż opis sugerował. Dobra. Bij, zabij, szybciej. Gościu. Grzyb, 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 dobra. W ogóle tutaj chyba też ugrózłem jakieś ekspy. Nie muszę przyznać, gra jest dość cicho. Może da się jakoś podgłośnić? Aha. I gra chyba sama w sobie jest ogólnie cicho i nic z tym nie zrobię. Dobra. Dobra. I przy okazji zobaczcie, tak ciągle powtarzam, ale... O, jakiś eliksir. Nie wiem gdzie co. Okej, okay, dobra. G mogę użyć. H opuścić. Mhm. I jak to działa? A, po prostu 300 życia. W sensie zielonej... Zielonej linii. Nie wiem do końca jak to ma działać, ale dobra. Mamy grzyba. Tutaj coś chyba było. Pozwólcie, że się wrócę, chociaż nie wiem, czy powinienem i tyle. Co to? A. Czyli trzeba przejść na normalu, żeby móc potem na jakichś innych trybach to wszystko robić. Okej. Okay. Teraz zupa leczy? Nie, dobra, dodaj tylko jakieś takie... pancerze czy coś na nazwę innych gier i... Wisdom bonus razy dwa, co? Na 30 sekund, o co chodzi? Aha, chyba że przejdę krzpienie po prostu, dobra. Jeśli tak, to powinienem to wykorzystać, wiecie, teraz póki mam jeszcze kilkanaście sekund tego odbić zombiaki ile wlezie. Ale niestety z tego co widzę, co za dużo ich tutaj nie ma, więc no. Marnuję bonus do expa. O, grzybek wyrósł. U, dużo zombiaków! Lubię zombiaki. Przynajmniej w tej grze. Dobra, Simon, pewnie potem będę miał tego dosyć, tyle. Przy okazji autoatak chyba da się jakoś zmienić? Musi to gdzieś być. O, okej. Okay. Dobra, czyli nie muszę trzymać ani nic. Nie, muszę trzymać właśnie. Myślałem, że nie będę musiał coś, dobra. Mniejsza z tym. O, przy okazji garnek zupy mam, który tutaj tym razem... A, też tymczasowe życie. Myślałem, że on już leczy tak na poważnie, ale niestety nie. Wyciekam pomysł na postać. Chwilowe cięcie, bo domownicy mnie niestety wywołają. No dobra. Wróciłem, domownicy zaspokojeni. To przejdźmy do zalewania sobie zupą. Ja dalej nie ogarniam. Otworzy tą postać, jaki był pomysł na nią. O, mam darze. A, czyli on do tego użył. No szkoda.
Zmontuję to sobie na razie, bo widzę, że to są jacyś ważniejsi chyba. Te jakieś z dzidami zombiaki nawet. Więc no, lepiej chyba będzie w ten sposób to zrobić. Level up. Tam nie wiem, co to konkretnie daje, ale okej. Halo, postać. Bij i zabij. Dobra. Zobaczmy w ogóle, jakie są umiejętności. Co tu mamy? Dużo szybsze... jak to się nazywa? Odnawianie się zupki, jak zbieram grzyby. W ogóle są jakieś fajne opisy. Tutaj co mamy? O, uderzenie patelnią podpala... no... teren na jakiś czas, a tutaj... uderzenie patelnią... o... dobra, zobaczymy to, żeby podpalać teren moją patelnią później. Grzybki, dobra, grzybki, lubię grzybki. Powiem szczerze, że spodziewałem się mniej po tej grze, na razie mnie się podoba. Ale no niestety, tak z botem... pewnie nie to samo, co wiecie, jak grać naprawdę tutaj z ekipą. Nie wiem, może kiedyś ktoś się do mnie zgłosi, że posiada tą grę i chce sobie pograć. Czy to wśród znajomych, czy to wśród jakichś takich osób, powiedzmy, bardziej postronnych. Ja zobaczę, wiecie. Albo znajdę po prostu jakiś dosłownie randomów samemu. W zasadzie, żeby pograć czy coś. Dobra. A co tu mamy? Nawet nie wiem, o co chodzi. Jak to działa? Stawiam po prostu coś takiego i to... raz na minutę można i to chyba daje jakieś... efekty? Dobra, nieważne. Z tego co widziałem, to chyba przyspiesza... punkt ataku i... moc. Czymkolwiek to jest. Ale dobra, mniejsza z tym. O, grzybek. Dobrze, dobrze. Kolejne pudełko. Eliksir. Wezmę sobie. Przydać na pewno. A teraz już. Wezmę. Macie zupę. Zombiaki. Gincie. Oj. Właśnie, przy okazji jak to działa. Aha. Dobra, czy po prostu jest garnek zupy, w niego którego jesteśmy dużo potężniejsi. Fajne. A tylko wyjdziesz i tracisz wszystkie bonusy. Może być. Przy okazji trzeba coś zepsuć sobie? Że trzymam przyciski. Tu dalej jest. To nie działa w takim razie. Ze wszystkim. Dobra, mniejsza, co zmarnowałem zupę, co my tu mamy? Jakieś przeszkody i... coś jeszcze? Nie, chyba tylko przeszkody. Okej. Okay. Jakaś bomba? Czy mogę mieć albo baner, albo bombę? Wezmę baner. Jakoś tak... pewnie się czuję, mając baner. Napraw... bramę? Co? Okej. Okay. Wiecie co? Nawet nie ogarniam, co się stanęło tak właściwie. O tym, że jest dużo zombiaków, a ja muszę jakieś coś do bramy dostarczyć. Gdziekolwiek ta brama by nie była. Aha, dobra, czyli tutaj. Dobra. Aż ta co potrafi, ta. I tyle. Macie z zupy. I szarża. I szarża. Fajnie, że w ogóle takie tyny nie są tak typowe jak w grach. Nawet naturalnie, powiedzmy. Tylko w jeden cel, tylko tak widać naturalnie, że tam gdzie uderzy patelnia, tam zadaje obrażenie i w ogóle. No, w sumie w tych grach często jest tak naturalnie zrobione. Nie mówię zawsze, ale częściej. Dobra. Nie wiem, bo co to wszystko powtarzam, ale okej. Okay. Leżmy się z zupy dziada. I w sumie widziałem tutaj gdzieś sporo też, jak przechodziłem z tym wszystkim. Właśnie, o, tutaj chyba? Nie, nie do końca tutaj, ale no, mniejsza z tym. Ogólnie rzecz, więc tak. Mniejsza z tym, co gdzie jest. Po prostu chcę to zwiedzać, wiecie. Nawet ma to oznaczać tyle, co i to, że no, w sumie...
prostu, wiecie, będzie mu przegrać. Ktoś... Nie się plącze. Nie bardziej zależy na tym, żeby pozwiedzać, zobaczyć jak to działa i w ogóle o co tu chodzi, niż żeby już, wiecie, przejść wszystko. Zatem no, normalne to normalne. Zazwyczaj w tych grach to prawdziwym wyzwaniem, prawdziwą przyjemność gracz otrzymuje dopiero grając na wyższych poziomach. Czyli tak to cały Ascension czy jakoś tak? Zresztą mniejsza o nazwę, wiecie o co chodzi. Dobra. Czy bardzo ciekawy pomysł na postać, która jest wilkołakiem, walczy i tak jakimś łańcuchem, to chyba tarczę z desek, czy co tam jest? W sumie nie wiem. Ale dobra, nie jest istotne co... O, dobra, widzę. Oczywiście on tego nie weźmie, bo ja muszę to brać, jakby inaczej. Ja nie wiem, czy po prostu jego postać nie może tego nosić, czy jak, ale mniejsza z tym. Po prostu idźmy dalej. Zobaczymy co to, jak to wyniknie wszystko. Dobra, drzwi napraw. O, dobra, są zombiaki, jest grzyb. To oczywiście grzypa podniosę, lubię grzypy. I tak nie żartując, nie chodzi mi tylko tak, żeby lejać coś. Jak to postać, tylko serio, po prostu lubię dostać grzyby. Nie wiem. Niech się plącze, nie wiem konkretnie jakie. W sensie nie mam jakiegoś swojego ulubionego, ale różne, po prostu na ogół. Dostanę jakieś tam, powiedzmy, sos grzybowy, czy tam zupę grzybową, coś, to zjem z przyjemnością. Chociaż... Z takich, które mogę pamiętać, to jeszcze raz miałem tylko okazję. Takiego grzyba kozia broda, teraz już niestety nawet się... Są jakieś grzyby, takie wyjazdy jakieś na grzyby. To niestety, no, grzyb pod ochronę nawet znajdziemy, co nie możemy ruszać. Pamiętam, że był super. Więc ewentualnie może ten grzyb byłby właśnie takim ulubionym. Jak to działa? Co to nazywam? Aha. Ja nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Właśnie perk. Co my tu mamy? Fast food. Mhm. Czyli ogólnie RK, najłatwiej mówiąc. Przyspieszaj w ogóle. Czy będę mógł chyba więcej rzucać i w ogóle będę miał ładunki na zupce, a tutaj? Mam jeden ładunek dodatkowy. Ale nie, dobra, to nie jest, że dodatkowy. Dość tylko, że rzucam chyba kilka zup. Po czym zaraz zobaczę. Tak! Dwie zupy! Oj, to jest super. To powiem szczerze, w moim odczuciu oczywiście. Pamiętajcie, że nie znam prawie żadnej postaci jeszcze, nic. Jest to moje dosłownie pierwsze podejście. 5 minut po tym, jak się gra zainstalowała, to dosłownie odpaliłem odcinek i tyle. Ale już widzę, że może będzie się fajnie grało. Ja wiem, że mam na jakieś imię, ale mniejsza z tym. I tu mamy kolejne sztabki, trochę złota, nawet nie wiem po co mi złoto i eliksir, dobra. O, kolejny. I boom, z patelni. I zupa. Postać taka mocno w moim stylu. Co tu mamy? Here comes the ferry. And zombies. Brace yourself, my friends. Aha. I fajne dialogi nawet mają tutaj takie. Przy okazji zobaczymy, ile się dam radę utrzymać. I przy okazji zupa. zupa. Po prostu zupa z trupa wręcz prawie. Co? Do mnie podskakujecie? No! More of them! We need to hold out! Do mnie podskakujecie do króla zupy? Władce płonącej patelni? Dobra. Oczywiście wiadomo, że tam... No ja i to wszystko gadam, ale no... Jestem władcą zupy tak poniekąd z tym wszystkim. Dobra. Rzuć tych zombiaków. I bum! Z patelni. I zaraz będzie piękny rzut zupą, oczywiście. Przyjemna gierka. Będę powtarzał pewnie często, ale no dla mnie naprawdę przyjemne, fajne. Stresowanie dobre. I jeszcze fajnie pewnie będzie, jak mówię, jakbym znalazł sobie ludzi do grania w to. O, a już mamy przeprawę chyba. To jest? The Brute. Co to ma być? Zobaczcie, ko! Chodźcie, chyba znalazłem jakiegoś... Po tym już niczego zombiaka. I zniszczyłem go garnkiem zupy. Ciekawe, nie przeczę, bardzo ciekawe. Okej.
Czyli udało mi się. Jeden kurczak, 24 sztabki, 875 zł i coś tam jeszcze, ale mniejsza to. Byłem gdzieś, teraz jestem na targowisku. Ha. Myślę, że nie wiem, co to ma prezentować sobą. I know that district well. The church is the safest place around here. We'll have to cross the marketplace, but it's definitely our best bet. O co chodzi tutaj? Aaa, dobra. Tutaj mogę już od razu wykupywać sobie chyba te perki różne. Nawet nie wiem, jak to ma do końca działać. Ktoś tam się do mnie woła, ale dobra. Są strasznie drogie, z tego co widzę, na razie żadnego nie mogę wziąć. I... sklep małego co ma? Ma coś fajnego? Nie jesteśmy na prawie nic. No, kupiłem dla niego. Ale okej. I w sumie... idziemy. Co? Aha, no tak, są silniejsi. Jak ja jestem silniejszy, to oni też muszą być. Przy okazji może wypiję eliksira od razu. Czemu nie? Protektor. Znowu tę starczkę. Zostanie z zupy, to będzie spokój. Ale widzę, że jest jakiś tu znacznie więcej w ogóle, więc... możliwe, że sobie nie poradzę do końca, ale dobra. Coś tam będę tym przejmował. Mówię, to wszystko i tak jest tak... w głównej mierze, tylko żeby zobaczyć, jak ta gra wygląda i... na tym prawdopodobnie się moja przygoda skończy. Co tu mamy? Nie wiem, co to ma być, ale... a! Okej. Dobra. Przy okazji mam zupę, co na krytyczną sytuację mam już jak się przygotować. W sumie zupa to jest takie... co ciekawe, no główny motyw tej postaci. Nie czytam jej opisu szczególnie czy coś, więc nie wiem, dlaczego akurat tak zupa czy coś, ale... zbawiam się, że to jest jakiś kucharz czy coś. I tak, wiem, że gram strasznie nieostrożnie. Nie trzeba mi o tym mówić, ale no. Pierwsza zgrywka i też... jakoś super szczególnie się tym nie chcę przejmować. Dobra, nie wiem, co to ma być, ale coś takie... elity wśród elit. Normalnie jak to coś Hebrut czy jakoś tak, który tam był wcześniej. Okej, okay, a tutaj mam co? King Self. Oczywiście, że sobie wezmę. Jako, że nie mam niczego, co tym bardziej się przyda. Dobra. Zaraz poziom czwarty. Dostał się do bram, unikając czarnej straży? No. A nie wiem, czym jest czarna straż. A, okej. Okay. Chyba już wiem. Prawdopodobnie to są właśnie ci elity, jak wcześniej nazywałem. Dobra. Wiecie, co jest w ogóle najciekawsze chyba ze wszystkich aspektów w tej grze? Poza wciskaniem Q, E i tak dalej, to można całkowicie na myszce to grać. A co to mamy? O, dodatkowe miejsce. Fajne, tutaj... więcej obrażeń i... jak to się nazywa? I ogłuszanie. Fajne prawdopisy. Wezmę po prostu dodatkowy ładunek zupki. Bo jednak, im więcej zupy, tym lepiej dla mnie. Oj. Ta, from the Blackguard and Closed Gate. Niestety zepsułem tak trochę, ale... nie trzeba by jakaś nagroda, gdyby mnie nie zauważyli, trudno się już mówi. Po prostu zrobię to, co jest zalecane. Trzymajcie zupkę. Na koszt firmy, oczywiście. The closet? Nielogiczne, że closeta można znaleźć w takich miejscach, ale no.
Czek, serio? Closet? Dobra. Mniejsza zresztą. Beware of the executioner's rope. Okej. Nie, nie, nie. Nie chciałem tego kliknąć. Wiedzę, że chcę zupełnie dać takich rzeczy. Jak to się nazywa? Tym zająć. Okej, to jest chwila spokoju, nie. Nie wiem, co to ma robić, ale ponownie tego nie będę brał. Ja widzę tylko opis, że to jest trujące teren, że tutaj zbyt długo nie zostawać. A dalej nie wiem, gdzie jest wyjście z tego wszystkiego. Co oznacza to, że to jest trujące miejsce? Czy to coś zmienia jakoś szczególnie? Okej, tak, tam, super. Ja zostaję jednak przy swoim. O, dobra, chyba już udało się opuścić miejsce będące w zasięgu tych toksyn wszystkich. Ojej, już kurwa, tutaj ich jest. Ja też bym diabeł 3 czy coś nie przywykł do takich port, ale no. Trochę tego jest. Myślę sobie, że to jeszcze najłatwiejszy poziom. Dobra, mniejsze z tym. Może gdybym wziął jeszcze więcej postaci, byłoby łatwiej, albo trudniej. Nie wiem. A może nawet wyjątkowo... Ja zresztą nie wiem. Może bym zostało puste miejsce, to by mi się wylosowo też kompan tak mówiąc szczerze. Ach, jeszcze tak trochę plączę, ale naprawdę zastanawiam różne aspekty tej gry. Wiecie, na zasadzie jak ona się skaluje, powiedzmy, z ilością przetrwańców. Jak poziom trudności konkretnie działają inne takie. Ale dobra, może kiedyś będę miał okazję to zobaczyć. Ja się po prostu skupmy się na przetrwaniu jak najdłuższym. W sumie rozlewaniu zupy. Dobra. I tak jeszcze może powiem już z takich ciekawostek większy. Jeśli się nie mylę, teraz gierka sama w sobie nawet jest na promocji, więc jeśli wam się spodoba czy coś, to możecie za zaniedzioną cenę właśnie sobie kupić. O, znowu ten trochę bruta. Ja nie wiem, jak to do końca ma działać, ale dobra. I czym jest ten trochę bruta, bo muszę zapisać też ten zainfekowany, czy tam w sumie... No standard tej gry zombie. To jest po prostu zombie. Tyle, tylko jakieś potężniejsze. A właśnie, w sumie tak... W sumie się zmieniło, że przecież w Left 4 Deadzie też był taki jakby zombiaki, którym normalnie mogły być albo sterowane przez te, jak to się nazywa, przez SI, tak zwane SI, SI czy jakkolwiek, kurczak, gonić kurczaka. Nie wiem, po co się robi kurczaki, poza tym, że jakieś tam skiny da się za nie, wiecie, kupować, ale no. Jaki jest cel tak naprawdę zbierania kurczaków? Tego to nigdy chyba nie odkryję. Oj, nie, dobra. Chyba udało mi się pozbyć większości przeciwników. Nie powinienem paść, jeszcze przynajmniej nie teraz. Dobra. O, poziom 5, dobra. Co my tu mamy? Grzyby od razu pozwolę biegać. Dłuższy czas trwania zupy. Albo... A! Rzut po prostu, że się odbija, potem... Jeszcze raz wezmę to. Wydaje mi się być ciekawsze, wiecie, niż to wszystko, co miałem. Nie umieraj mi tu. Nie umieraj. Nie. Wiej. Dobra, zupa. Ło, ile zupy. Szybko to się mija, ale dobra. Dobra. Jakimś cudem jeszcze żyję. I co, to jest już brama? Do kościoła? A, tutaj muszę.
Greetings. We could use a shelter. Would you let us in, please? I would, but some dimwits fired a cannon at us, and now the church is exposed. I shall not open. But we wouldn't. I mean, why wouldn't we help you? Really? Well, I will need boards to fix that gaping hole. Alrighty then. Please let us know if you get in trouble. Ouch! What are you doing there? Defend the door! Dobra, nawet nie wiem co się dzieje, ale... By the light, defend the door! Varag, hold that position. I will stand guard here. Okej. Czyli można ich przypisywać do zadań, ale... Nie, dzięki temu... Czemu nie, dzięki temu tylko przez to zginę, bo ja już życia nie mam. Nie wiem, czemu tu jest naprawdę teren oznaczony jakoś. Nie widzę tu niczego szczególnego. Proszę, 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 coś leczącego, halo, gra. O nie. Super. O, dobra, biegnie. Okej. Okay. Okej, okay, co jest? A, czyli potrzebuję specyficznych rzeczy typu jakiś tam zestaw lekarza albo ta maść lecząca, żeby móc to odratować sytuację. A tak to tracę 1/3 max HP. Super, po prostu super, wiecie. Gorzej, dalej nie wiem gdzie jest ta deska. Wygląda jakby to było gdzieś tutaj, tylko że... A, dobra. Dobra, damy radę. Damy radę. Nie. Zombiaki, halo. Zombiaki. Should I probably have mentioned I'm in the mail? No problem. Let's go back shopping. Aha. Jeszcze gwoździe? Wiecie co, to jest naprawdę ciekawa akcja. Bardzo nawet ciekawa. Oczywiście ja muszę się wszystkim zająć, bo się jest za głupie. Ale widzicie, przynajmniej można ich wykorzystać do tego, żeby po prostu zająć się czymś innym. Dobra, tak więc znowu mi przeszkodzili, znowu wróciłem i miejmy nadzieję, że tym razem znajdę za chwilę te gwoździe. O, dobra, czyli gdzieś tutaj tym razem są ukryte. Dobra, róbmy co tam trzeba robić i... No, i w sumie tyle. Nie widzę, że ta postać, którą gram, jest naprawdę... Spoko pod tym względem, że ma te grzyby, które mogą mnie trochę ratować przed śmiercią. Oh, you will find this funny. I have no tools in here. Maybe you can find some for me. No problem, father. My pleasure. Ja jestem taki po prostu tutaj chłopczyc na wystawy. Nie, nie, żeby coś, to jest takie typowe zadanie, po prostu to standard. Ej, gdzie to jest? Było, znalazłem, a nie widzę gdzie. To teraz proszę cię, gry, pokaż gdzie. Bo to, że niby znalazłem, to nic nie znaczy. Co ja? O, dobra, tutaj są. Dobra, mam. Chcę tylko mieć nadzieję, że nie zginę. Bo oczywiście nie mam wsparcia, które może mi pomóc. Sam muszę to dostarczyć. Chociaż dobra, dam radę. Blisko, zombiaków nie widzę za bardzo. No, mój koleżka też dobrze broni kościoła. By the light, you did it! Let me fix that breach. Aha. Czyli jednak tędy nas wpuszczą. Czy tam w sumie nawet może nie tyle co nas wpuszczą do kościoła, co prędzej
Po prostu będziemy musieli dalej. To i tyle? Udało się przejść tak po prostu? Wow. Fajne. Fajne, tylko to byłem już na kraju śmierci. Nagle takie nyc i tyle. No i teraz lokacja numer 3. Nawet nie wiem, czemu jest to jest ok. Waiting for the rain to stop. We won't reach the monastery without getting wet, that's for sure. Mam 39, czyli dali za mało, niestety, ale dobra. A, coś tu masz fajnego? Dobra. I nie stać mi już na nic innego. Dobra. Ja swoją drogą, czy mi się wydaje, czy tutaj też da się kupować gdzieś za kurczaki? Nie, bo to właśnie tutaj są pokazane kurczaki, a tam nie... Ile tu... tego... Nie. Czyli... Wow. Wygląda na to, że mocno się to teraz zmieniło i... Mimo tego, że nadal nie są jacyś super potężni, to... Nagle po prostu, wiecie... Tam mocniejsi niż byli. No... Wszystkie eksplozje! Kurczak, widzę kurczaka, widzę kurczaka! A jak widzę kurczaka, to nie ma przebacz, muszę go złapać, wiecie, nawet jeśli kosztem mojej własnej śmierci. Kurczak jest potrzebny do zdobycia skinów i innych takich rzeczy, więc... No nie ma przebacz, muszę zdobyć kurczaka. I tak zaraz mogę przegrać. Kurczak jest zbyt ważny, żebym go pominął. Dobra, mam kurczaka. Mam kurczaka. I w sumie nie mam zupy. Nawet nie wiem, kiedy ją kliknęłem. Ale dobra. Nie mam garka, mam za to garki. Nie przydałoby się chyba, żebym rzucał sobie pod nogi. W ten sposób dostaję przynajmniej trochę tego życia. Co? Dobra. Nie. Tutaj lepiej nie. W ogóle gdzie mam się do... Super. Wiem co sobie, co naprawiłem i już nie. O, dziękuję ci gro. To co, ta gra jest zbyt łaskawa. Ale mówię, może być to kwestią po prostu grania na poziomie normalnym, który można łatwo przetłumaczyć na easy, patrzę na to, że nie ma jakichś łatwiejszego. Dobra, teraz co tu mam dalej? O, jeszcze więcej, albo mogę jeszcze więcej zup rzucać. A, bo gabnych można mnie łazić. Wiecie co, to byłoby super, ale... No nie. No po prostu... I na to, no. Patrzcie. Patrzcie, jestem królem zupy. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. Tyle ile tej zupy teraz będę rzucał, to... Wow. Po prostu... Nie wiem, czy już 3 czy 4 słoiki, czy jak. No, ale dużo. Ile by to nie było, to dużo. O. Lepszą swój baner? Co? A, większy zasięg. No, większy, tutaj się zgodzę. Nie. Napraw bramy. Ja nawet nie wiedziałem, że to jakaś brama jest, to przez przypadek chyba, co teraz odkryłem. Dobra, mniejsza. Idziemy. Jest jedna zębatka, a tutaj potrzeba więcej. Ale dobra. Może zupa je odnajdzie. To chyba nie zupa, tylko ja, ale no. Czyli wiecie, udało się cokolwiek. Gorzej, że jest dużo zombiaków. No właśnie, jak ja nawet chcę z nim walczyć, to wtedy puszczę zębatkę. Dobra, można uciekać. I robić jeszcze większą sieczkę. Wow. Ja sobie nieźle się rozstrzeliła ta zupa. Nie ukrywam, chyba preferuję je, jak ona jest cała zgromadzona w jednym miejscu, wiecie. Kiedyś, że lepiej pod każdym względem.
I'm not in peak condition here. No. Co to chciałem... A, no tak. Nie dość, że właśnie jest tak skompresowana, to łatwiej ją użyć jako tako. To jeszcze... Co to jest? A, o! Jakaś książka samoudoskonalenia. Aha. 48% szybsze odnowienie. Szybsze... O 25% szybsze zyskiwanie tego, albo 20% więcej mocy na wszystkie ataki. Zdecydowanie częstsze zdobywanie zupy. Wow, nawet nie wiem, co to miało być, ale okej, okay, fajnie. No myślę, że naprawdę, chociaż takie gry jak ta, no nie szczególnie zazwyczaj mnie bawią, potem jakieś... Jak to się nazywa? Jak zawiodło się dajmy właśnie na Diablo Trójce w końcu, które ostatecznie stało się aż zbyt łatwe, bo w sumie nie wiem, który to z kolei aktualizacji. Powiązany ze stanem, gdzie nawet grając na najwyższy poziom trudności, powiem szczerze, ani razu nie padłem. To, no właśnie wracając... Nie wiem, jakakolwiek gier tego typu jeszcze mnie zadbali. Myślę, że mi się spodoba, z takich nowszych, żeby nie było starsze gry typu Diablo, jedynka, dwójka, coś, to fajnie nawet się gra. Chociaż nie ukrywam, jedynka Diablo miała wątpliwy balans, delikatnie to nazywając. Czego się liczy? Nie wiem, skąd były takie umiejętności, ale po prostu wydaje mi się być niepokonywalny. Jakie łączenie ma? Dobra. Dobra. Patrzcie swoim drogiem, ile mam tego białego życia dzięki mojej zupie. Myślę sobie co będzie jak już ostatecznie. Co? Wow. A, weź eksplozywsy, żeby znaczy drzwi. Co my tu mamy? Okej, zupa, co to jest? A. Większa szansa na grzyby, albo garnek, który za mną idzie. Większa szansa na grzyby po tym, jak ktoś tym dobije. Zdecydowanie, te grzyby są aż zbyt dobrym elementem, żeby z nich rezygnować. Dobra, to teraz muszę znaleźć wybuchowe składniki, czy te eksplozywy, jakieś dynamity, tyny, czy jakkolwiek inaczej znam, może jakieś bomby, czy coś. A teraz dawać grzyby. No serio? O, jest grzyb, dobra, jest grzyb. O, dobra, są eksplozywsy. Właśnie teraz muszę tylko... Co? A, dobra. Okej, dobra, już rozumiem. Okej. Okej, dobra, wszystko już zrozumiałem. Dobrze, ostrożnie. Ostrożnie gwiezdny kluczu. Nie zniszcz tej beczki. Okej, można iść. Tylko jeszcze zanim coś tutaj widziałem, właśnie znowu jakiś przedmiot. Okej. Nie wiem do końca, co to ma być, ale widziałem to już kilkukrotnie, więc jako, że to widziałem, a nie brałem, to teraz też nie wezmę. Wolę zostać przy moim banerze na poziomie drugim. Widzę, że już niedaleko jest do tego. Co to chciałem? Do tamtego, więc zaraz znowu będą jakieś zadania, przedłużajki typowe. Ale dobra, nie ma co się przejmować. Idźmy po prostu, zajmę się tym wszystkim. I co tu jest? Kurczak? Kolejny kurczak? Nieźle. Ło, ile? Jest taki taki duży. Mimo tego, że jest taki duży, to patrzcie, no. I tak mam max HP. Pana tego fioletowego, oczywiście zielonego, nie mam ani trochę, ale no. Ale że mam.
Jaki rodzaj HP to będzie? Druga kwestia. Ważne, że w ogóle mam HP. Chociaż dobra, sytuacja się trochę pogarsza, zupa. Chyba muszę pod nogi sobie rzucać zupę bardziej. Ojej, nie, 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 nie. Albo grzyby. Dobra, są grzyby, są grzyby, są grzyby. Jest ratunek. I może lepiej będę wiał. O, dobra. Udało się trafić zupą pod nogi. Dobra, czyli wniosek na przyszłość. Zupa pod nogi daje tarczę, nie pod nogi nie daje. Z drugiej strony to albo w takim razie jest chyba tarcza, albo obrażenia. Bo ja nie chcę statkami, gdzie są zombiakia. Żeby móc skorzystać z leczenia tarczy od zupy, to muszę tam stać. Więc no, dobra. Jakoś się zaraz pewnie i tak pan... Okej. To też w sumie koniec tak naprawdę. Ludzie, patrzcie, ja mogę wziąć zupę, mogę się bronić. No tak naprawdę to zaraz już po mnie. Czyli mam maksimum HP teraz. Ale dobra, przynajmniej zaraz będę miał wyższy poziom, to może on coś pomoże. I wiecie co? Jeśli będę robił jeszcze kiedyś jakiś kolejny odcinek czy coś, nie gwarantuję, żeby nie było. Ja muszę dostawać też inne postacie. Mówię szczerze, na przykład ta skłonnica wydaje się być ciekawa. A, dobra. Jestem znowu na skraju śmierci. Tak więc można powiedzieć, że się będę biegł. Wydaje mi się, że siś tak jakby dziwnie regeneruje, po prostu byleby nie mogło umrzeć. A, co to jest? O! Ja to trochę inaczej. Ale, wow. Nie rozumiem do końca, o co chodzi, o dziękuję. Spadł pewnie, powinienem tam przełośnikowi zostawić, bo dla mnie to nie jest zbyt dużo pomocy. Ale, uwaga, uwaga. Wow. No nie wiem, rozwinęłem sobie zupę, że ona teraz tak robi, że najpierw wybucha, potem wybucha drugi raz. Chociaż to jest trochę takie dziwne, że nagle mam wybuchową zupę, kiedy to wcześniej była zwykła zupa. To się rozbijała i dlatego się wylewała gorąca zupa i coś tam, to rozumiecie, co chodzi chyba. Dobra, biegnij, biegnij, nie ma dla ciebie ratunku, jeśli nie zdążysz. Zostaw zupę na wszystkich wypadek. Dobra, za dużo tych zombiaków. Wow, udało się. Wiecie co, ludzie, ja nawet się nie spodziewałem, że coś tak daleko się uda. Zatem mam 40 parę minut, to dalej nie koniec. Pierwsza sprawa co? Ile? 49, no patrzcie, no! Dobra, trudno. Pierwsza sprawa, cześć, gostku. 900. No nie, nie, nie jest za dobrze, ale dobra. Dostaję się do jakiejś krypty. A oni jeszcze bardziej wzrośli w siłę. Okej, rozumiem. Wiecie co, teraz nawet można będzie się przejmował takimi sprawami po prostu. Zupa pod nogi i lecimy. Mam nadzieję na to, że zdążę, zanim nie zabiją. O, nie, nie, zamknięte. Dobra, czyli tutaj to nie ma sensu. Ha. Czyli to jest taki coś chyba bardziej na kształt labiryntu. Czy ta zupa mi przyspiesza, czy mi się tego tak wydaje? Ha. Wszystko było? Bandaż, dobra. Czemu ja go użyłem? Coś mi powiem, bo tego nie rozumiem. Przy okazji widzę jeszcze inną bramę, to może ta inna będzie bardziej skuteczna i udana niż to, co teraz. O. Nie wiem, jaki jest sens tego, ale może jest tutaj coś jakoś porządniej ukryte, o czym nie wiem, więc pozwólcie, że sprawdzę. Ale jeśli ma się to okazać totalnym bezsensem i klapą, to i tak chcę sprawdzić, rozumiecie? Tak, totalny bezsens klapa.
Z drogi, zombiaki. Dobra, zupa. I jeszcze raz zupa. Teraz powinien mieć chociaż chwilę spokoju, wiecie. Okej, okay. Z patelni dziada i biegnij. I trochę zupy, trochę zupy. Powinien mieć spokój, wiecie. Dobrze, to była prawidłowa droga, ale... Nigdy nie wiadomo, więc wolę się upewnić, że na pewno... Dobra, szybko, garnek. Garnek. I zupa. Okej, ile mogłem tyle zupy wyciągnąłem, to teraz tylko korzystać z tego. Na przykład tutaj coś było takiego cennego? Chyba nie. Nie. Wygląda na to, że niepotrzebnie w ogóle się tutaj męczyłem z tym wszystkim. Macie zupę i zostawcie mi w spokoju, zombiaki. Dobra, jest grzybek, czy też grzybek. Oczywiście grzybki oznaczają szybszą zupę. Dostań się do bramy, unikając czarnej straży. Myślę, że teraz z chęcią to zrobię. Dobra. Teraz tylko szybko zniszczyć te bramy i będzie dobrze. Halo, zostaw tą zupę. Halo, zupa. Dobra, jest zupa. Dobra, jest. Wygrałem, widzę już takie zależności mniej więcej. Co jest? Mam jakiś nowy rodzaj przeciwnika to był czy coś. Już to mniejsza z tym. Dobra. Dobra. Jesteśmy coraz chyba bliżej celu. O, kurczak, kurczak! Nie wiem, kim jest ten cały fishmonger, ale... Skoro mówi, żeby uważać, to chyba to jest... powiedzmy jakiś... ktoś groźny. Okej, dobra. Nie, tutaj nie ma co. Szybko zupa pod nogi, bo trochę zębiaków jest, wiecie. Trzeba się odnowić... życie. Nie to miejsce, do którego miałem pójść. Nie, nie biorę tego ponownie. No jakoś nie chciałem po prostu lepszyć tego sztandaru, co teraz będzie. Jak nazwałeś? Dziękuję, gro. Dziękuję. Dobra. Wiecie co? Teraz najzabawniejsze jest. Ten odcinek nie wiem, ile będzie trwał, ile będzie się wyrzucał, ale. No, szkoda mi przerywać to wszystko. W szczególności, że to, jak już mówiłem, może być jedyny. O, co? Je! Znowu ten cały Tchebrute i jeszcze jakiś ten trochę fishmonger. Ktokolwiek, cokolwiek to jest. Poza tym, że mnie to uwięzi. Ło. O, co? Okej. Dobra, czyli ten fishmonger, blues i tak dalej, to musimy mieć jakieś naprawdę elit. To mi teraz bardzo wszystko na to wskazuje. Dobra. Nie umieraj, zupa, nie umieraj, zupa. Zupa przytrzyma cię przy życiu. Nie wiem, takie głupie, to brzmi w ogóle, no. Dobra, zobacz, nie wiem. Gdyby nie moja zupa, to ja bym był pewnie martwy. Odcinek by się zakończył, bym dostał nową postać i teraz bym się zastanawiał, jak bym sobie poradził. I jak działają te wszystkie rzeczy związane z zupą. Dobra, krypta jest gdzieś tam? Wszystko wygląda na to, że tak, ale nie. Te drzwi już widzę. Że nie trzeba. I mam zadanie oczyścić arenę. Chciałem obszar. I dwóch jakichś remnant, nie wiem o co chodzi. Fishmonger i Brute. Znowu? Przecież tu coś się pozbyłem. Nie. Zupa mnie otrzyma przy życiu, nie pokonacie mnie. Dobra, biegnij. Coś jeszcze tu jest to szybko, tak? Do krypty czym prędzej. O, poziom 9. Co tu mamy? Znowu podwoić
To wszystko? Nie wiem, czy to znowu podwoić, po prostu da dodatkowe jedno. Co tu mamy? O. Dobra. Jak wstawiam zupę, to jeszcze więcej grzybów. Dobra. Zdecydowanie grzyby i zupa trzymaj to się ulubione rzeczy. O, gdybym miał grać ze znajomymi, to chyba wiadomo, kim bym grał. Ciekawe, że mówię, że wiem, kim bym grał, chociaż tak... Tak naprawdę, co... Nikogo jeszcze poza nim nie znam. Nie wiem, jak się gra wilkołakiem. Pielęgniarką, tą zakonniczą, czy kimkolwiek innym. Nie, ja nie znam tylko jego, ale już... Wiem po prostu, że on jest moim ulubieńcem. Nie wiem, takie trochę może być dziwne. Poziom dziewiąty to jest maksymalny? Co? Wow! Nie wiem, czy powinienem być z siebie dumny, czy się załamać tym, że mam osiągnięty maksymalny poziom. Dobra. Mniejsza z tym. Biegiem do krypty, gdziekolwiek ona będzie. Czyżby już? Kurczak! Jest kurczak! Jest kurczak! Jak wiecie, kurczak dla mnie jest ważniejszy niż mam wykończenie gry. Dobra, mam kurczaka, więc... Okej. I kolejna arena udało się ukończyć. Nieźle. Co? Że co? Aha. Dobra, jeszcze pozwólcie tylko, że to odłożę. Teraz bym mógł coś wziąć, tylko czy jakiś survival, utility, performance. Nie wiem po prostu co wybrać. Więc pozwólcie, że jeszcze się powstrzymam, może doczytam gdzieś o co chodzi z tymi wszystkimi rzeczami, co teraz. Skorumpowany baron. No i co? Serio? To tyle? Ja mam teraz jakiegoś takiego... Wow! Co? Niewrażliwy? A, dobra, tylko przez chwilę na szczęście. O! Nie, grzyby, szybko, szybko zbierać grzyby. Nie mam zupy, więc tylko grzyby mogą mnie uratować. Dobra. Co jest? Co jest? A. Okej, są tu jakieś flagi dziwne. Nie wiem, o co z nimi chodzi, ale okej. Nie, zupa. Okej. Pożywił mnie, ale... Wow. Gdyby nie on, to ja już naprawdę bym był martwy. Pewnie raz. I co? Już? I can hear the brute. Mind your heads. It can only be the fishmonger. Wow. To tyle? Victory! Co? Że ja? Wiecie co, nawet nie wiem co mam powiedzieć. Ukończyłem grę w moim pierwszym ever podejściu. Nie, zdecydowanie. Fajnie będzie zobaczyć tą grę z perspektywy innych postaci, wiecie, na większy poziom trudności. Na razie klikam leave. Tak, leave. Nie wiem czy dostanę jakieś achievementy za to, czy jak zwykle mi się nie aktywuje. Byłem wam tyle. Może będą kolejne odcinki, może nie, raczej nie jeśli nie znajdę ludzi. Ale gierka naprawdę jest ciekawa. No i dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.